Otwierając ten pojemnik mógł zarobić 330 tysięcy złotych. Już od dłuższego czasu w ekwipunku streamera Prodigi znajdowała się najdroższa kapsuła w całym CSGO, kosztująca aż 50 tysięcy złotych. I tym razem ją postanowił otworzyć na live, polując na najdroższą naklejkę, czyli na iBuyPower za 380 tysięcy złotych. Sami zobaczcie, co udało mu się trafić. 2 i 1. Oh, please. That would just be legendary. Okay. A na kanał wleciał nowy filmik, także zapraszam.